Grzegorz Dachowski, Skoda Fabia R5, szóste miejsce w klasyfikacji generalnej po rywalizacji na 8 odcinkach specjalnych. Tam niewielkie różnice dzieliły zawodników pomiędzy 4, 5, 6, 7 miejscem. Ta walka do końca była zacięta, wyrównana. Jeszcze panowie kilka
słów nie uciekajcie tak od razu, bo do Puław wrócicie pewnie dopiero za rok. Szósta pozycja. Był taki moment, że byliście na piątym miejscu. Co się później wydarzyło? Konkurencja super jechała. Myśmy utrzymali tempo w drugiej pętli i utrzymaliśmy pozycję. No, stawka jest bardzo wyrównana i jeżdżą, ścigamy się tak naprawdę na sekundy. Rajd był bardzo trudny, konkurencja super się spisała, więc robiliśmy co mogliśmy, poznajemy nowe auto. Mam nadzieję, że z rajdu na rajd będzie coraz lepiej i uda nam się samochód opanować tak, że będziemy jeszcze się bardziej zbliżali do samej ścisłej czołówki. Bardzo dziękuję. Muszę wam zdradzić, że odsłyszałem od kibiców, że wasze auto jest jednym z najładniej pomalowanych samochodów w stawce. Mimo, że to takie proste malowanie, ale bardzo eleganckie.